Witam Was, kochani, serdecznie i zapraszam na najnowsze przygody z gry Hunt Showdown. Głos trochę zdarty, po południu było morsko, a wieczorkiem będzie iście bagiennie. Mam nadzieję, że czeka nas przemiły wieczór. Zapraszam. Hello. Hello. Witam. To wiecie co? Jeszcze nie postartowało. No. Na rozgrzanką może koło Mortuny. Nie, to później. A już poszło. O nie, a ja nie zrobiłam przechwytywania tego. No to chyba, że innym razem. Jak to zrobić? Kilka. Najpierw zapisz i zaraz będziemy edytować, dokładnie. Edytuj scenę. Nie, poczekaj, mogę? Dziękuję. No innym razem. Nie, no proszę cię. No i co, George, mam zrobić?
A weź tu mnie standardową rozdzielczość. Nie, George. Dobrze, to co zrobiliśmy wystarczy. No. Będzie się wyświetlało, George, tutaj. Co, kręcimy. Zobaczymy, czy wyjdzie. Witaj, Kubas. Cześć, Kuba. No, ale co to było, nie? Aha, wykasował. Innym razem jednak. To jest, to innym razem, no. Spoko, tam. Zanim to wszystko wypełnię. Aha, jeszcze się nie kręci na widoku. Pokombinujemy z kołem fortuny. O, następnym razem na spokojnie. Jasno. Serduszko, witam serdecznie. Rozpoczynamy. Bagienne przygody. Może być. Wybieramy łowcę. Ty wyglądasz okej. Okay. Na rozgrzeweczkę. Kasia Dudek. Okej, myślę, że to będzie dobrze. Tara, Henry. Też dobrze, tak. A też masz psika? Bestii? Też sobie wziąłem. No kurczę, no. Piękna broń. O, mocno jest. Muszę się nauczyć z tym właśnie strzałowym i tak. No przypadł mi do gustu. Przyjemnie się, przyjemnie w ogóle w obsłudze jest. Żeby... Tu mi jakoś te włosy, ja nie wiem. Jak główka siądzie, to... Wiesz, nawet jak główka nie siądzie i poprawisz długą bronią od razu, to nie ma zmiłu. No to ile tam mu pewnie zostaje? Wiele. Milimetr. Piękna broń. Zajebista herbata, Jojo. Dzięki. A jaką masz? Cytrynką. A to najlepsza. I z imbira. No ale to trzeba mówić. Taki sezon. Tylko taką pijemy, nie, Jojo? Wieczorami polecamy. To mama bym się napiła. Ale z imbirem. Chlebnia. I znów te bagna. I znów te bagna. Kochane bagna. Buty sobie zmoczę. Ptaki przed nami. Matko.
Boże kochany. Teraz to już muszę poprawić. Kto strzelał? Ja strzelam. Próbuję się ośmieszyć. Jest ktoś chyba. A może i pocieszyć. Skawka, skawka. Skawka jest daleko. Skawka jest daleko. Zabije ktoś? O, dziękuję. I gdzie ten ktoś? Chyba ty strzelałaś do tych. Ja próbuję rozruszać te paluchy swoje, nie? Gmina. Jest tragedia jakaś. Nie podoba mi się to. No. Co tu wolni te rota tym mieczem robi? O jest. Tak, tak, wiem. Da się brzoskwinki jak na łańcie. Jo. Żadne tu nie wchodzą póki co. Blackwood, serduszko dla ciebie. Siemka. A witam, witam. No, zaczęliśmy właśnie. Więc będziesz świadkiem tego startu. Odpowiedzialność bierzesz sam na siebie. Tam w tej budce, co dziurę. Pieniążki. Takie weczka tam. O Jezu. A może Windy? Chodźmy na Windy, tak. To zwiedzajmy sobie. Absolutnie nie wyrzekam się tego, że nie lubię więzienia. To po prostu, no... Mogę ja? Po dwóch nie padło. Ja dzisiaj też tak mam. I teraz soczysta brzoskwinka. Okej, udało się. I teraz znowu brzoskwinka. Nie udało się, bo się ruszył. Czuj się w czuły. Czy wyspani? Wiesz co? Zdrzemnęliśmy się przed strumykiem. Ja wiem, zgrzeszyłam wczoraj i przyznałam się. Dzisiaj też się zasiedziałam na strumyku. Ile? 5 godzin prawie? 5 godzin, no. To było 5 godzin. Było, było. O kur... No widzisz, Blackwood, co się dzieje ze mną. Rozpuszczam wam. Teraz nie przegram gry. Chyba niedobrze. No ale action było takie, że żal wychodzić. Nie no. Jak ci Blackwood powiem, że na babeczkę nie było czasu, to chyba mi uwierzysz teraz, co? Bo było naprawdę iście soczyście. No i po co ja to robię w ogóle? Po co ja ruszam tą myszkę? Jeszcze starą czuję. A jak twoje samopoczucie w ogóle? Tak szczerze, bo też sobie nie popykałeś, pozwoliłeś wieczorkiem chociaż. Także przykro, bo bez nas. Boże kochanie. Ogarnij się dziewczyny. Na tych Francuzów. Możemy we Francji. No i hemlock. Hemloczek. Mogą tam siedzieć. Czy ja mogę tak pobiec na więzienie i po dostawczak, bo ja mam... Aha, 5 wygranych bez fraga, ale wygrane? No wygrane. Możemy tam na więzienie i dostawczak, bo 9 naboi. Taka jest tam celna. Myślę, że...
Tam będzie na tym. Aż. No szkuź, czaczki. Otyla noga. Ale poszedłeś specnie dosytem i wiesz co, to jest właśnie w tej grze zajebiste. Ja ciągle mam ten ostatni niedosyt. Niedosyt. Właśnie chcę łowić, zdobywać, szukać. No i jak się uda, to wygrywać. Ktoś przed... A, to trzeba. Ale też już tak zwracam uwagę. Dobrze, czujność jest. I 6 naboi. No jest ktoś, bo się pozruszył. No jest. Hello? Anybody here? Taki. Szybko się zagrabił. U mnie coś. Ale już jest. Jeden leży. Ej, nie widziałem gościa. Można cię podnosić? Można chyba. Się, tylko jest, wyszedł tutaj. Ja nie mogłam nic z postacią zrobić znowu. Ja mam problemy z grą. Nic na zewnątrz? Co jest? Dostał raz. Mówiłam, na dachu. Zszedł się. I wciąż to ja mam w sobie, kolego. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Ktoś został? Chyba ja. Właśnie do tego tęsknię w chacie. Gdzie padły? Po dachu gdzieś trup. Czy ktoś z nich leży? Tak, na górze jest, nie wiem skąd się wzięli. Podnieśli się. To jedna ekipa jest, leży drugi. Leży. Po wodzie jeszcze.
trzy osoby są na zewnątrz. Na zewnątrz, ale gdzie? Po której stronie? Kurde. No, jestem w budynku, więc się nie pokażę. Od strony murów tam? No, od strony wyjścia jakby tam. Wciąż za wiele to nie mówi. Nie wiem, gdzie oni są. Tam, gdzie patrzysz? No, za budynkiem są, Dasia. Za budynkiem, dobrze. Kurde, na mnie jest jeden. George, musisz wyjść. Ojoj. Proszę się, moje serce. Też nie dużo ludzi tu. Spokojnie. Biegli. Dzięki. Ale okej. Coś tam weszło. Ta druga ekipa się tam kampiła, kurczę. Może też tak lubią jak my. Na resztki. Gigi. Ale fajnie. Nabrałam ze sobą. Fajnie. Ale ten spark się siada, nie? No, kurde, to jest jednak... Ma moc. Sześciu. Pięknie. Gdzie? Asysty dwie. Ja się cieszę. Gameplay, pamiętajcie. Robię tymczasowe, kochani. Blue. Aha, i jeszcze, co mi tutaj chłopacy też zwrócili uwagę. Zmniejszyłam czat. Okienko czatu zmniejszyłam do 3 wersów. Wystarczy. No i bardzo dobrze, no. Posłuchałam chłopaków, bo dzisiaj mi podpowiedzieli. Cóż tu chęcie dajesz? Spróbujemy tego szaleństwa? A czemu nie? Zrobimy ogniście. No, dostałem Sparksa, rozumiesz? I muszę go teraz użyć znowu. Zazdroszczę. Szkoda, że to takie drogie, nie? Na szczęście jeszcze mam 2 darmowe. Tytanowy, ale wiesz co, jak ty tak mi piszesz, to pachniesz mi naszym klimatem, kolego. Ja cię bardzo dobrze rozumiem. Bo my właśnie przeżywamy tą grę. Emocje tutaj biorą górę. Chyba 4 ubiłem tutaj. Też się podnosimy, prawda, kochani? Nie zostawiamy siebie. Tak. I to nie fragi. Więc tu nie ma co się, wiesz. Nie fragi dla nas najważniejsze. Czy no ja mam asystę, czy ja zabiję. Dla mnie to jest ważne, że leży, kuźba. No tak. Tak w ogóle 14 grudnia jest nowy event Diabelski Księżyc. A coś tam widziałam, no.
kołaki jakieś. W ogóle będzie Martini, sześciostrzałowy, czajcie, magazynkiem. Będzie Lemat karabin, coś na styl Nagantu karabinu. O, dziękuję, Kubusiu. Ciężarki w ruch. Uch, uch, uch. Parabuch. Ja muszę niestety twojego laptopa tu jakoś przeczyścić czy co, bo zacina podgląd. Ale już, już, wracam, że z kwinki. I tak jak mówiłam, ciężarki w ruch. Jestem. Troszkę wyżej zrobię. Okej. Okay. O, dziękuję bardzo. Krążenie lepsze i myślenie może też lepsze być. Już tytanowy czytam. Nie omijam. No, zgadzam się z tytanowym, no. Tak, my zawsze twierdzimy, że w tej grze widzisz uszami. Dokładnie. A mnie ta gra w ogóle jest numer jeden. No, jeszcze może chyba się wpindoliło. No może też, ale to wiesz, to już inna kategoria. I inna rozgrywka, oczywiście. To co? Chyba wszystko gotowe. Jedziemy. No Blackwood to... Jak gram jaki fanta, ty moszczał, chłopie. O, z Blackwoodem też się fajnie gra. Jak gram fanta, to za bardzo mi się ręce trzęsą. Trzęsą się, Blasty, mi cały czas. Teraz też do was mówiąc, czuję ten dreszczyk. Ale to przechodzi, to przechodzi. Przechodzi, bo jak masz znowu akcję... Wiesz co, jak się karmisz tą akcją, jesteś w tej ciągłości... No już jesteś uodporniona. To właśnie ten... nasycenie takie chwilowe przychodzi, że... taki fokus typowy. Właśnie to kocham w Huncie, że ja głodem wręcz chłonę do tej gry, gdyż aczkolwiek ponieważ no, tej adrenaliny brakuje. Właśnie to. Ale chyba jak na wstęp dali radę, nie? Sześciu poszło do piachu. Dokładnie, no. Za darmo skóry nie oddali. Jo. Springfielda mam, zobaczymy. Może ukłuję kogoś. Styknie. No, tutaj raz, tylko... Aha, no tutaj był, ale to rzadko. Ciekawie będzie. Także musimy uważać tu, albo tu. Blackwood, ja i George i chyba Destiny też się dołączy. Mapa i nowy boss. Tylko tego chcielibyśmy. No ma być porozumienie, nowy boss. Nie skórki, skiny, tylko ale ja właśnie. Ja coś tam z wilkołakiem widziałam, ale nie no wiem, coś, czy to jest no. Panowie, przez fanów robione. No właśnie nie wiem, jak to właśnie wziąć, jak to przyjąć, co oni kombinują, nie tak szczerze.
Z wilkołakiem? Ogólnie. No ja widziałem. Tu nawet chyba dodaliśmy. Tylko za dużo nie mówią, o to chodzi. No. Ale wydaje mi się, że może ten wilkołak jakiś boli. Są spekulacje na społeczności. Tylko, że wiesz co, ty tam dodali kolesia, co ma przy sobie ten ekwipunek, mnóstwo, ale już w okręgu danej lokacji niczego innego nie znajdziesz. Tylko to, co on wypluje, tym cię poratuje. A resztę z nasyrać. Psy, odwu. To nie nasze. Dobrze. Ewidentnie, moja droga. Biegają. Gdzie? Koniec. Kurde, muszę się podleczyć. Przebiegli? Testy? Testy? No. Słychać mnie? Halo? No słucham. Przebiegli? Nie wiem, ja ich tylko słyszałam. Słyszałaś. Czyli koń. Koń to nasza sprawka. Raczej fałszywy. Ale ten koń w ogóle jest... Ale psy zaczęły szczekać, a to ani nie my. Ja byłam od nich za daleko, żeby... To na mnie. Co to z tymi się koniami zostało? A co się stało? Rżą bez przerwy. Rżą bez przerwy. Wyjdźmy z tego miejsca, błagam was, bo tu coś złego dzieje się. A to ja może... A nie, faktycznie drze się. No dobra. Dobrze. To co? Więzienie. A czujność jest. Mi się zbagowały. Chyba ja. Ale je słychać. Zabij tego, zanim się zbaczy. Po wskazówkę, ja się rozglądam. Tam piję choję. Ręce na mostku. Mamy tu pająka. No przestań. Wiem, wytrzymałość. Tu apteczka jest, jakby ktoś potrzebował. Ten plecyk nam poczyszcza, kochani. Sytuacja opanowała. Znowu konie rżą. Prześladuje nas. Arriva, arriva! Cały czas biało. Jojo, ty wszedłeś? Tak, nie wiem. Dobrze, dobrze, nie wchodzimy. Broń Boże, nie zrobię już tego.
jest special ammo. Dobrze. No kurde, no. Spokojnie. Uciekł. No to trudno. Niech pęknie. I robimy ręcznie. Szukam latarynki jakiejś. Ale tutaj chyba jej nie uraczę. A ten dół sobie przejrzę. Idę w kraj. Czerwone! Pomarłem lata, chyba. Wyszedł. Gdzieś pobleszanym łażą. Otworzył drzwi u góry. Tu jest. O kurde. On jest z twojej prawej, gościu, wiesz? No właśnie. Dostała. Ale zabiłaś go, zabiłaś go. Kurde. Weszła. Kuźwa, jak tu iść?
Kuźwa. No i patron. Dzieci. Kurde, żadne ja w ogóle GG, no, proszę cię. No. Nie słyszałem go gościa, nie? Dla mnie GG, no. Żadne GG, no. Nie poszło tym razem. Biorę na klatę, no. No czasem idzie, czasem nie. No tak, czasem ale słońce, to... czasem deszcz. Ale wleźli od góry od was, nie od dołu. A co, że co? Ja oznaczałam i mówiłam, że... Tak, tak, ale jak wiesz, gościa w ogóle nie widziałem, nie słyszałem, żeby on się do mnie zbliżał, nie? Ja ci powiem jedno, Blackwood. To wszystko nie tak działa czasem. Strzelasz do zombiaka i wiesz, że będzie ta główka? Nie, on się po prostu teleportuje. Ślizga wręcz. No bywa tak. No i te znikające France. Przybliżę na przykład broń, jak do wystrzału, i Franca mi znika. Chcę z biodra, ona wciąż tam jest, na przykład na dachu, nie? Magia. Ale George, jak to mi weszło? No. Masakra, szkoda, że mnie zabił. Ale próbujemy, mówię. Biorę na klatę i staramy się, żeby wstydu nie było. Prawda, Brzoskwin? Jo, pewnie. Blue? Wiem, kochani, że biorąc trójaki, broń staje się słabsza, jeszcze mniejsze ma te obrażenia. Ale coś kosztem czegoś zatruwa, dezorientuje. Wciąż próbuję. No nie fart totalny. Jak zwykle nam przez barierki nie przechodzi nic. Ja już przyzwyczaiłam się. Na jeszcze jedną laseczkę. No więzienie widziałeś, gubię się. Gubię się strasznie, gdyż aczkolwiek, ponieważ no, labirynt straszny dla mnie. Rzadko bywam w środku, lubię walczyć z zewnątrz, lecz no niestety przeciwnicy wymusili na nas walkę w środku. Już mieli przewagę w tym momencie nade mną. Szczerze, gubię się. Która bramka otwiera się, która nie. Wszystkie jednakowe. Pero ja jestem Karolina Dudek. Chociaż przez moment czułam się, że i oni się pogubili troszkę, szukając mnie. No i niestety precyzji zabrakło, nie dostał tak jak powinien. No, tak. To był tylko mecz. Tutaj w tej grze najważniejsze jest to, żeby przyzwyczaić się do przegrania. Jeżeli się do tego przyzwyczaisz, to z tą grą nie będziesz miała problemu. No ale to... To jest symulator umierania. I tym optymistycznym akcentem robimy zieloną rameczkę. Daniela Krawchuk. No ja właśnie, wiesz co, tytanowy, ja jestem dystansowiec. Tutaj brzoskwinki moje wiedzą, co mi dzisiaj towarzyszą w podróży. To snajpę bierz. Ale snajpę używać tutaj nie potrafię i źle się czuję. Już mówiłam, wadę taką mam. No, trudno, nie używam. Średnią uczę się. No w innych grach bierze, ale tutaj nie. No właśnie, w innych grach. Dopiero w pierwszej, w morskiej wyprawie służy mi. Tutaj inaczej patrzę się z broni. Oj, inaczej. Dziękuję ci, Blackwood, za cieplutkie słowa. Bardzo. Chociaż raz, to już nawet nie raz było, udało nam się, ale rzadko, wejść do więzienia jak masłem po bułce, bo przecież już bywało tak.
No, bywa tak. No. Akurat coś przypasi, także. To jest losowość. Teraz im przypasowało, widzisz, nam nie pasowało. Otóż to. Go, go, go. Nowa przygoda, nowy rozdział. I zawsze tutaj wszystkim powtarzam. Nie sugeruj się meczem poprzednim. Wybierając sprzęt. Na chwilkę. Już do was wracam. Już, już. Jestem z powrotem. Mam nadzieję, że wszystko dobrze. Skrzyneczka jest tu w środku. Myślę, że okej. Okay. No tytanowy, no jesteś moją kopią, bo ja na przykład w PUBG-u, ale no coś na strumykach nie działa. U mnie. Tylko czwórki używam, lunety. Dali nie potrafię. Lotom po całym suficie i podłodze, dosłownie. No ty to Blackwood w ogóle jesteś... Nie, serio, muszę to powiedzieć, no on jest dla mnie pro. To co on wyczynił? Oj, to decydujcie. Szczerze. Gmina. Gmina. Dobrze. Dzień dobry, panie. Czekajcie, bo ja się pogubiłam. O, na chlewnie są. Ja się pogubiłam. Biegnę do was. Biegną na gminę. Dobrze, już biegnę. Widzę. Czy ja wiem, czy szczęścia? Lepszą precyzję masz. Kwietnie następny. Po trzech biegło. Oni jeszcze nie wbiegli na gminę? Czy już? Nie. No już są. Pan co? Wysłałaś? Znowu w dziurze. Tam wskazówka jest. Dobrze. Walczą. Raczej już zebrali. I powoli stąd pokopytkowali. Powoli kieruje się w stronę wskazówki, żeby usłyszeć jej dźwięk. Biegają w środku. Biegają. Na coś czekają. Dobra. Dlaczego oni tak bawią tam się? Budynek opuścili? Tak. Pobiegli dalej. Jakby na windy. Wykorzystajmy tą przewagę, kiedy ich mamy przed sobą. Czyli za ich pleców. Zaskoczmy. Na windy chodźmy. Wykorzystajmy to jakoś. Mądrze. Bieg. Tam. Thank you.
O, okej, okay, strzelają. No idealnie, kanapeczkę zrobimy. Na dachu są. Boss tu jest. Słyszę. Jest wciąż na dachu. Biegł do budyneczka. Biegiem z powrotem. Kto przekroczył płotek? Ja. Dobrze. Z boku byś musiał go czeczo wziąć. Bezpośrednio idziesz? Dobra, to ja z boku. Balansuję między jednym otworem a drugim. Pewniaczka sobie biega. Taka niby tutaj ściema. Gdyby tak zamknąć tą paszczę lwa. Zdziwiam się trochę. Rozumiem, że to ty, Czoczuś. Dziękuję. Desi, patrzysz na biały budyneczek? Na stodołę patrzę. Czyli nie wiemy, czy ktoś jest w białym domku. No ja tam podejdę i ponadsłuchuję, dobrze? Na zewnątrz, Martini. No kurde no. Na zewnątrz padłeś? Tak. Nie przyszła to walne, nie? Się zakręciłam. Jestem tu na dole, Dasza. Co się uda? Biegnie z lewej.
Wiem, to jest to, że byłem już, wiem. Staram się. No, jeszcze ekipa idą z tym. Wiem, że tam jesteście, kochani, ale skupiam się. Tam idą następni, nie? Da się. Co? Kuźwa, się zrzałeś. Ojoj, dostała. Muszę drugi raz poprawić. Co potrafię? Kurde, wszędzie jest. Lewa. Tak, jest zole. Starałam się. Ale wszędzie byli rozciągnięci. Ale GG, tym razem. Jedziemy dalej. Pewnie. Wszystko, co w mocy mej było, wykorzystałam. Zobaczymy, te herbaty się tak szybko kończy. Zaraz wracę. Bloom? No ja w CS-a też jeszcze nie grałam. Nie powiem, że nie będę grać. Nie wiadomo, co życie zmieni, no. Ale mówią często, gęsto mi, Dasiu, zagraj, gdyż aczkolwiek, ponieważ rękę wyćwiczysz. Zobaczymy. No, kompaktnie? Może zbyt hardkorowo. O proszę, Kubas. To jak już tobie się nie spodobało, to mi wcale. Być maybe, tak myślę. A CS jest... specyficzny. Może tak to podsumuję. Właśnie, Blackwood, jak jesteś? Strzelec wyborowy to jest do Mozina, bo precyzja ruchu do Winfieldów, to ja wiem. A strzelec wyborowy dobrze kombinuje? Mozin? Może tytanowy, wiesz? Właśnie tego niepewna jest. Wracam do mojego zestawu, czyli łuczek. Okej, panowie na chwilę chyba opuścili salę. Więc, no, Hybiu trafił, Mozina wezmę, Jojo. Cóż by tu jeszcze do tego pasowało? No dla mnie też za szybkie. Ostatnio próbowałam właśnie pewną grę. Mówię nie, na razie nie. Ale wstydu im zrobiłam, co? Że nie trafiali. No. Ja tam się nie śmieję, bo mi też tak nie idzie. No nic, spróbujemy z... Sparksem. Bardzo kocham tę grę. Ale musisz być wolniejsza i z tyłu bardziej. Wtedy wykorzystasz tą broń w pełni. Wiem, tak, tak.
taki łowca musisz być. Tak jak ten ostatnio, co z nim walczyliśmy, co darowaliśmy. On też był ze Sparksa właśnie. Kąsał. Tylko, że mój problem jest taki, że ja nie umiem w krzakach siedzieć. Nie to o krzaki chodzi, ogólnie. Ale żeby wyczekać, nie? No wiem, o co chodzi. Jakoś tak... Że jak wejdzie na blisko, to też fajnie. Bo na blisko to już też miałam przypadki, że trafisz nawet w korpus i on padnie, bo to siłę ma. No tam ponad 200 chyba. Tylko, że ja sobie zmniejszam obrażenia, bo ja lubię jeszcze trójeczki ze sobą zabierać, wiesz, Dusty? No. To obrażenia jednak. Nie grałam. Level ma trujące. W sensie Sparks też ma trujące, tylko musisz pograć Sparks i też się odblokują, nie? Czy, przepraszam, no. O Sparksie chciałam powiedzieć. No właśnie nie grałam. Potestuję sobie. Także może być kiepsko. Może być właśnie zajebiaszcze. Ładna broń. Wiesz, mam tego skilla. Fajne, taki liściasty. Jak liście laurowe do krupnika. Powiedział tak trochę wyglądać jak bracia. Gdzie my to kolejne? Na doki czy? Jaki dziwny respa. No, chodźmy na doki. Pierwszy raz chyba się zrespiłem. Już wracam. Jestem. Kamera mi odpływa. Czy ja tak? Może ja tak odpływam? Piękne, kochani. Trzymajcie kciuki. Kolejny nowy rozdział mamy przed sobą. Aż się uda. Zawstydzić samego Robin Hooda. Właśnie. To przez to, że George Wooku nie bierze. Już wziąłem. O, skrzyneczka. Redutka. Redutka, oczywiście. Taki. Jak z łowieniem ryb. Jeszcze raz zarzućmy wędkę. Okej. Okay. Ryba uciekła. Nie zbierana. Ale wrócimy do tego tematu. Chłopta. Dziwna cisza jak na jednego bossa. Wodą, kochani, tak boczkiem bardziej. Oczywiście. Łatwo zgubić zombie. Biegam.
hałasuje specjalnie. Za nami. Jakiś na redutę, raczej na ten wszedł. Na redutę. To ja tutaj poczekam, wiesz, może będą szli. Cholera. A niby nowo. Jak? Dobra, dobra. Patrzaj tam w stronę George'a. Walczymy. Strasznie to szkodziło. Synchronizują się nasze myszki. Test. Jakoś mamy to nie zrozumiało. Jak to się biegną mostem. Mostem, dobrze. Powitam ich. Jak myślicie? Przebiegli? Są na moście. Kurde. Ok, już po mnie. Dostał drugi na moście. Dobrze, dobrze. Dziękuję ci uprzejmie. Już się za niego biorę. Biegu. Biegnie do George'a. No ten sam mnie zabił, kurde jest. Kurwa, jak ja tego nie trafiłem, no. Myślę, że to wszyscy. Ale wiecie co, już kocham tą pukawkę. Weszła jak masełko. Żartuję. Plum. I serduszko. Próbujemy, kochani. To była za broń, bo już zapomniał. Sparks. No masz karabin, Sparks i pistolet. Dobrze. Jeszcze dwa darmowe mam, trzeba korzystać. Taki zestawik sobie wezmę. Podoba mi się.
go! Dobry mam zestaw, prawda? O kuźwa. O kurde, bestii. Jak ćwiczyć jedno strzałowca, to na hardcore. Będziesz miała tylko dwa strzały. Zauważyliście, jaki piękny już powoli świąteczny u mnie tytuł? No... Faktycznie, świąteczna no. Potrawa. Co czystą mielonką, kurde. No ja mam dzisiaj mielonkę, mam zły dzień. Musimy im zrobić mielonkę teraz. George, lepiej dupkę. Dasia też, jadymy. Nie, no dobrze było, teraz też. Tylko no. To mnie tymi palącymi też dużo zderza. To nie mogłam trafić. O, to to. Raz dostał i tyle mojego. No, te palące to kurde. Jestem z powrotem. Ruszamy. Tą, co ja broń dzierżą, też bardzo dobra. A co to masz? Springfield, jednostrzałowy. Trwawiące i zwykłe. Bardzo ją lubię. Chyba grałam, no. Gdzie my kopytkujemy? Huta. Hute. Dobrze. Uwaga. To nie ja. Chyba. Byłam Ewą. To ja, to nie ja skradłam niebo. To moje wielkie dupsko. Na łajbie się ci... na łajbie to się przydaje. Przeciwwagę robisz. A później nie mogę cię podnieść, bo idzie mi na dno. Aha. Nie, że woda, tylko jej dupsko. Ale tak było. Jeszcze mówi, że tak było. Wiecie co, ja go rozwalę. On będzie przeszkadzał. Boże kochany, brzoskwinie na terenie, zobaczcie co się dzieje. Uwaga, rzucą. Nie tak. Pape! Ktoś ma ochotę na smażonego grubasa? No kurde. Przez fort na młyn. Coś wypluł? Nie. Sknera. Normalnie jak żurek bez chleba. Nie do zjedzenia. Pewnie posypie się fala hejtu, ale nienawidzę żurku. Ale dlaczego? No, szanuję. Wszyscy lubią. Fala hejtu zaro pójdzie i ja nie lubię czarniny. I flaku. Jezus, Dasia. A moja cała rodzina to po prostu to... tonami wcina. Weź, wiem, że litrami powinnam, ale śmiesznie, żeby było to. Zwrócę kolację. Strasznie. To co? Flaki i czarniny. No, jak ktoś je flaki przyjmie, to zawsze mu mówię. Ciekawe, kto z czarną ją powinien. O kurde. O, dostawczak tu jest. To skorzystam. Dobrze, kochani, pozwolicie mi? Bardzo blisko jest. O, przepraszam. No dyskrecja to nasze drugie imię przecież. Na lato było. Przepraszam.
Kurde, ogarnij się, bo się nie będzie w tobą grać. Ups, powiedziałam to głośno. No proszę. I się ładnie zwróciło. Byś chyba też Sparksa tutaj ma. To ja, przepraszam. Nie. I dupa wielka nie tylko u mnie. U mnie bardziej stopy. Rozumiem. Jak to George mówi, kajoki. Przecież tu jest pielgrzymka zombie, kuźwa. Za dużo ich jest. Zgubili się, kuźwa. Oddechu złapię. Hałasu trochę porobię. Teraz znaczy tutaj... Mówię, że robię hałas. Ale nie większy. Co się stało? Może ten latarynkę miał przy beczce, czy co? Po pasku. No nie. Jesteśmy po prostu dzisiaj... The best. Agenci... Specjalnej troski. Specjalnej troski. 1001 sposobów, jak nie grać w handel. Rozdział pierwszy. Zapraszamy. Muszę na gminę iść. Gdzie? To wszyscy się przytulać chcą. Nie. Bardzo przyjazna gra dla wszystkich. Interakcyjna bardzo. Czekajcie, bo ja bardzo szybko kolkę łapię. Nie ta kondycja już. Jak wzięłaś honora? Panie kochany, no ja wiedziała, że to twoja kochanka była. Puszczasz na tory samą. Później się dziwi, a pod mostem on siedzi. Cóż za para roku. Niech sobie pograją w sudoku. Zosia, to powinnaś jakieś... Kolka pisać. Co pisać? Rymy. No ja bardzo dużo kiedyś pisałam. To ty, Dasia, w ten kosz? Ja? Paluszek grzecznie od klawiatury trzymałam. Słyszałam stękanie. A może i stynką, cholera. Ale to nawet ja nie kontroluję tego, przepraszam. Już nie powiedziawszy o innych czynnościach, przy których stynką, cholera jasna. Mówmy się na grze. No, trudno to grom nie nazwać. Że tak powiem, pobawić się w kocie łapcie. Dokładnie o tym mówię. Brawo, widzowie. Kocie łapcie. Strzelają się bez... Ale ja nie. Jakie stado zombiaków. Jezu. Ale skąd oni? Z chlewni. Co oni jeszcze tam robią? Chyba to straszne. Nas interesuje Windy. No to idziemy zająć pozycję. I mając tego pana czy panią. Oj, uwaga! No bardzo. Ale pięknie to wygląda. Bossa chyba nie ma nikogo. Nie wiem jak, przepraszam. Dawno tu jestem, a ona się podniosła. Gruba dupa, co? Gruba. Kto to powiedział? Zupę. Niemiły. O zupę tu chodzi.
ciekawe, jakby ta gra wyglądała, jakby można było się położyć plackę. Nie grywalka. Wszyscy by leżeli? No oczywiście, bo żeby to wykorzystywali. No i zobaczcie, co się dzieje dzisiaj z tymi ptakami. Dobrze. Jedziemy z tym. Perk. Cichy zabójca. Przyda się. Biało. Biało do końca. Zamykam bramę. Gaszę światełkę. Ammunition, ale tylko zwykłe. Apteczka przy tym. Zapamiętajmy. Psy idą z gminy, a młyn. Ten kierunek. Wchodzę na górę. Słyszę. Tak, podbiega. Przy bramie są. Cholera. O Boże! Dlaczego? Leży! Wziła się, proszę, zróbcie z moim porządek. Musisz Destiny pomóc. Ja tylko lagi mam. Dobrze, dobrze. Leży jeden. Bardzo ładnie. Spokojnie, George. Jestem z tobą, podbiega. Teraz pokaż mu. Na czym rzecz polega? Bierzcie się, palę się. Gorącami. Dziękuję, Krucz. Spokojnie, dostań. Jestem z tobą. Poszedł. Oni cały czas... Patrzę się na ciebie, patrzę na drugiej stronie, patrzę się. Tam, no. Ucieknij. Podleś się przede wszystkim. Na wprost, za most. Tu za stodółką. Za tobą jest jakby George.
Osłaniaj. Okej, okay, szansa na poprawę. Dziękuję, uprzejmie. Mam taki problem. Niech się kaszel uspokoi. Uciekł czy co? Tu jest. Leży. Jak nie? Czy mamy czysto, czy jeszcze? Nie wiem, ja już nie mam wizji. Zbierz ciało sobie. Czysto. GG. Dzięki. Ładna robota. Bierzcie, bo wy macie te ambicje. To na północ wyjście. Tam tego spaliłam, więc już się... No nic. Zasłużył. Za to, że ciebie palili, no. Nie ma tak. Dokładnie, no ja. Barbecue to już dawno minęło. Nie ten sezon. Gameplay. Pamiętajcie, nawet jeśli właśnie leżycie, nawet jeżeli nie udaje wam się kogoś zabić, wciąż uwagę zwracałam na siebie. Moi koledzy, koleżanki mogli to wykorzystać i zająć się nimi. Proste. Jak zawsze. Biegnie lepiej w ten. Jeden chociaż ma sekundę jakąś? Mam trzy. O, super. Mostki. Dobrze. To to, żeś ta poczuchrali mnie. Piękne miałam. Widzenie na was. Ja w ogóle naprawdę go nie widziałam za tym płotem, nie? No, ja też przez chwilę miałam wątpliwości, bo ta koszula zlała się z farbą na tym płocie. Jo, dopiero jak strzelił do mnie, tego zauważyłam. Ale no... Masakra. Trzeba okropić. Czysto mamy. Ona przez konę przeszła. Próbuję tym zestawem zagrać w sobie. Tak myślałam o baterii, ale no nie poddajemy się. Ćwiczymy. Ja też gram tym zestawem. Kurde, jak tam wyszło znowu. Aż cieszę, co? No, przyjemne. Satysfakcjonujące bardzo. Nadgarstek mi się złamał. Co ty? Jak to? Ty tak dziwnie trzymasz trochę. Dziękujemy. Kuba z tutaj pisze GG. Dzięki, dzięki. GG. I tym optymistycznym akcentem na chwilę znikam państwu. No. Ciekawe po co, nie? No, podejrzane, da się, co ty to. GG, Kubas. GG. Ale tam na górze też odważnie sobie weszłam i ich tam trochę próbowałam. Nie, fajnie, fajnie mi się gra, przyjemnie.
końcu coś siadło. Piąteczek piątunio, wiecie? I myślę, że wieczorny strumyk z morskich wypraw w kontynuację przygód. Także pierwsze koty za płoty, banty zdobyte krwią i potem. O tak. Z lagami. A to są jakieś nowe potwory, lagi? Chyba jo. Tam nikt mieć, kurde. Takie duszki, co cię ciągną w lewo, w prawo. Lag for life. No, jeden boss. Oh yeah. Już do was wracam. Kaplica. Kaplica. Serduszko jeszcze raz ode mnie. I ruszam. Basia, piękną masz fryzurę, wiesz? Jeszcze ochrany łeb. No tyle. Nasza sąsiadka, Kory. No, była. Sąsiadki. Dzięki, dzięki. Tytanowy. To tak się pan nazywasz. O cholerę. To faktycznie przekleństwo troszkę. Ja się powtarzam. Tytanowy, ale historii nie znasz mojej takiej. Praktyki miałam. Reklamy robić nie będę. Znana firma. Dostawca liścia laurowego. Pan Tadeusz. Mała czcionka. Ale kutas wyróżniony szczególnie. Nazwisko dumny takie. Był z tego nazwiska po prostu. Dumny był strasznie. Do tej pory ten worek z tym napisem widzę. Aż nas oczy bolały po pewnym czasie. Ciągle widzę to nazwisko po workach. Jak liść laurowy przerzucaliśmy na linię produkcyjną i czyściliśmy. A jak otwieram ten liść laurowy i tak patrzę,
Boże, a mi dawali karę za to, że taka gałązka mało. A krzeczaste te liście czasami w paczkę? O, miasteczko. Miasteczko? Miasteczko. Oj, miasteczko. Bardzo chętnie. Takie SSW pomiędzy. No ja za panienkę nazywałam się, uwaga, Deć. D jak Danuta, E jak Elżbieta, Ci jak Ćma. Deć. Bardziej takie czeskie nazwisko. Strasznie. I bardzo często... Ale fajne, bo krótkie. Dlatego żałowałam, jak ślub brałam. Zawsze winny temu jestem ja. I ogólnie chodzi o to, że bardzo często nie umieli wymieniać. A to było niewymienne akurat. Później weszła ustawa, że deciowie, owie, końcówka weszła. Ja tak z polskim trochę lubię, za pan brat. Kto się tu tak czołgał? O Jezus, ale... Kościółek. A jak właśnie, też już było to, ale no naprawdę to były piękne czasy, jak w książkach telefonicznych i nikt nie kradł w budkach telefonicznych właśnie, wszystko telefoniczne. Były te książki dostępne i w domach, przy telefonach stacjonarnych, z kablami, jak najdłuższymi później produkowane. I się wyszukiwało przeróżne nazwiska, albo czy też nazywają się jak my. Śmieszne strasznie. Do mnie ktoś. Nie. Okej. Okay. To na tak? Kościele było? Nie, nie, nie. To było gdzieś stąd. Dzień dobry. O nie! Ja nie zapakowałam w ogóle kibelku. No ja też. Teraz tam z księgą. Ileż możesz przyjąć? Czekaj, no za nami, tak? Właśnie. Już nie ma tam skrzynki. Jak na dewiancie gdzieś tam. Cóż, będziemy mieli wyzwanie. Bo rzeźni. No chodź, no chodź, wiem, że chcesz. Przycupnąć, uspokoi się zombiaczek, można biec dalej. Bosa tu mamy. Dobra, to blisko. Z rzeźni? No, tak jak. Skrzyneczka. Okej, dynamicik. Dobra, i tak. Dziękuję pani. Trudno. Ja to się tu przyjdzie. Ty i tak młodziutki jesteś. 10 lat młodszy ode mnie. A cholera, niech tam słyszą nas. Kra, kra, kra! Ja se polotą. No nie ma żadnej siekiery, młota, kurwa. Zero tam wejdę. Specjalnie podbiegam, żeby placek tu wyczyścić. Testy już pozycja zajęta, widzę. Chodzę, George, nie bój się, to tylko ja. Uwaga! Biały. Tu, te śmety. Brakuje mi tylko kolimatora na tej placu.
Ojoj, asasyna w nóżki chodzi. Biegną, kochani, psy z S. Też są. Zmarnowana szansa. To już są? Desli? Tak, tak. Jeszcze biały. Zaznacz proszę ostatnią pozycję. Dziękuję pani uprzejmie. Czerwono. To oni? Jeden leży. Dobrze. Drugi leży. Dobrze. Oj, nie wiem skąd. Będzie podnosił. Tu na przodzie robisz. Ja tu wykonałam. Kurde, ale to zwaliłem. O, też szajna, jakie to przeszło. Spróbujcie mnie tam. George, ja cały czas próbuję sercu. Zaraz cię podniosę. Przy tym kaszlu to trafić nie. No. Luz, luz. Co? Leży. W białej koszuli. Brawo. W białym jeszcze został. Leczę się. Dostał. No proszę, no nie mogę trafić. Naprawdę, staram się i nic nie wychodzi. Proszę. Dobrze, gdzie żeś ty w los? Za tobą jest. Okej. Okay. Białe. To dobrze. Aha, tam puka do zombiaczek. Gratuluję. No nie tragedia. Ale starałam się. Muszę przejść do weteranów. Piękniejsze rękawy. Tu masz coś. I tak apteczkę skróci. I tam dopki. Ja mam szabrownika, to sobie zbiorę po was. Tu jeszcze?
ale raz czy dwa razy myślałam, że dostał. Serio, takie pluny znowu czarne zrobiło się i nie da się, nie. Niech oni myślą wszyscy, że nie trafisz. Że jesteś beznadziejna wręcz. Biało. No i ta siada się. Idę w ruch. Tak jak ja? Nie, taka zawsze kara była. I na groszku klęczyć. Ale co zajęłam, to zajęłam znowu. Może następna runda coś przyniesie. Uratowałaś moje życie. Nie biorę. Nie biorę. Panty. Nie da się. Kara musi być. Na pryczy tu położę się. Odpocznę. Także tytanowe, raz jeszcze miło poznać cię. Bardzo. Może ktoś? A co? Gdzieś tu pianino było. Dobra, już mam. Dobra, to raczej już wygraliśmy. Tutaj dwa zespoły mi się wydaje, że były. Nie, no to był jeden. No, strzelali się gdzieś na rzeźni na... Ale tu się przecież strzelali jeszcze. Aha, no tak, faktycznie. Matko, ale się teraz skrzaczyły dźwięki. Z szacunkiem do instrumentu. Było z szacunkiem. Czysto? No, raczej powinno już być. No, no osadę tutaj, nie? No, catfish, tak? Oczywiście. Mhm. Bo... Oczywiście. Jest takie. Straszne to było. Wyterli, zobaczymy, czy lepiej w rękę wejdzie. Swoich sił. Biegniecie, czy? Mhm. Bez list zdążymy jeszcze jedną? Oj nie. To zależy, ile runda będzie trwała. No tutaj jest faktycznie różnie i podróżnie.
Kra, kra, kra! Kra, kra, kra! W ręce głowę piekną. O tak. Nie zabijajcie. Jakie cholery one są? Dobrze, z chwilę. Szczygasz, ej, zabiję. Podaj dalej. Plum! Maxi, nie radzisz, to chcemy pomóc. Wymasz proszę to słowo, bo kara będzie bardzo ostra. Jak żrący chrzan w gardle. Jak sobie nie radzę? Czy ja kiedykolwiek ci coś takiego powiedziałam? Jesteś bezczelna. Poch. No poch. George. Kobiety. Czy my mu mówimy, że sobie nie radzi dzisiaj? Nie wiem, co mówisz, bo nasz samiec alfa. Zbierajmy się, a nie jeszcze się dołujemy. Gdzie to? Ale ja ciebie żartuję, no jak cię dołuję, no da się. Ała! Ała! Zielona ci? Trochę ja. Zeźryj ją! Zeźryj! Po kosteczkę! Ała! Pięknie! George? 15. Ała! Czekam. Dobijaczek. GG. 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 Wszędzie włosy ma. GG. Dziękuję ci, Kubusiu. Dziękuję ci z całego serduszka za to wsparcie. I ja mam nadzieję, że jutro u ciebie w szkole też będzie GG. Cały tydzień nic nie zadane. Ciekawe. Powiem twojej mamie. Ja będę pierwsza. Jedziemy. To kuźwa, no, naprawdę szacun, bo to jest tak rzadkie. Dobra, ja dobrze. Dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy za wspólne przygody. Ale jeszcze chwilkę popatrzę sobie. Dobra, ja zmienię ten ekwipunek. Znaczy, na Ganta zostawię. Szansę jemu dam. I w końcu uzupełnię to. Chwilka przerwy i zaraz ruszamy.
Halo, halo? Słychać, dobrze. Hand daje, hand zabiera. A kto inaczej myśli, ten się w piekle sponiewiera. Już wracam. Jestem już. Serduszko. O, ta strona trochę tak od dzisiaj jakoś. Rozciochrana. Interesting. Mały bosik. No i mamy tu bossa. Szybko, nie? Zrobimy. Lubię go dreszyć. Ojoj, gdzie są moje pijaneczki? Nie ma. Nie wchodzę tu już, spokojnie. Wiem. Ktoś tam się... SWEW. Chuj. Jeszcze biały. To nie udało się? Nie, nie. Aha, dobrze, dobrze. Dobra, no stop. Elegancko. No kurwa, i co się stało? Dziobno.
Czy on co odgryzł kuźwa tego czepiona? Wiem, wystawiam się cholernie. Już się chodzę. Pomóc ci? Nie, nie, spokojnie. Łapki są. Porozstawiam na dachu. Lololo. Nikt nie strzela. Zaraz mnie zabiją. Matko. Przybaczcie. Jeszcze biały. Kusza. Nie. Ale inaczej nie potrafię. George, wyjdź proszę cię, bo... Od razu cieplej na duszy. Wiem, że się pali, tylko po prostu gdy weszłam, chciałam go przyciągnąć do siebie. Jeszcze biały. Podsmażył nóżki. Biały do końca. Kozła. Góra, wezmę tą lampkę. O. Redutka. Siedzimy czy wychodzimy? Siedzimy, no. Dobrze. Spędzi ludzko, co ja zrobię. Chyba już określili się. Ciekawe. Tamci z wyjściem mają mnie ciekawie. Ja tutaj na północ bym skorzystała z wyjścia. Kuszę tym. Kuszę, wiem. Chodzić. No nie widzę, żeby szli. Nic. Narastająca cisza nie wspomaga spokojnych myśli.
Oj nie. W czaszce mózg się ciśnie. Co to będzie? Jak to będzie, Hancie? Co? SSW. Dystans średni, aczkolwiek bliżej niż myślałem. Podnieś szybciutko. Gdzieś tam był, co patrzył. Kurde, ej, myszka mi się zacięła, nie chciało mi załadować. Próbujemy dalej. Kurde. Ja nawet nie widziałam. Skąd, jak i gdzie. No jeden został, kurde, cholera. No trzymaj kciuki, Destiny, trzymaj, kolejna runda przed nami. A jeżeli trzymałeś kciuki do tej rundy, to trochę za późno, żeś skrzyżowała palce. No szkoda. Weszli. Ale ładnie cię wyhaczyli, kurde. Bardzo, ruszałam się. W miejscu nie stało. No dobrze, próbujemy. Bez żadnej przerwy tym razem, po prostu lecimy. Próbujemy. Co tu wziąć? Jedziemy. To są dwa moje ulubione perki. Doktor i medyk. Więc zajebiaszczo mi się to trafiło. Dobrze, Desti. Będziemy zdawać relacje na bieżąco z kantowego radia bagiennego. Tak, nadajemy na żywo. Co dzieje się na bagnach? Złe rzeczy robią. Oj, złe. Będzie to im ocenione. Noc. Noc śmierci. No faktycznie coś śmierci. Śmierci.
kaczki poszły. Z naprzeciwka. A to drugi sektor czegoś. Właśnie na chleb. Ale będę miała to na uwadze. Bo mogą się rozmyśleć i przejść. No, iść, no dokładnie. To są różne opcje. Tak samo tu teraz biegnę i już też mogę, nie? Dopiero wypluła się. No słabe to jest w tej grze, ale no... Daję to, biorę to. Jako informację. Spokojnie, tu koniec. A nie, to nie koniec. Andruciak. To się bawi. Chodź na ten port. Zobaczymy. A ma to jeszcze. Co? Na port, nie? Widzisz co? Chodź. Boże, jak to? Co to było za przywitanie? Wiesz, mogą tam siedzieć, nie? Czegoś. Mogą. Czekaj, podleczę się. Jak żem klamkę złapała, tak żem puściła. Co chcesz? Podleczyć się? Już. Masz. Wszystko gra. Jeszcze raz. O! Strzelają! Do ciebie? Oczywiście. On był jakby już na lokacji, góra, dół, róg. Jak się kończą zabudowania. Gdzieś na rogu cholera siedzi. Przeczuć, uwaga, będę biegła. Mi się wydaje, że gdzieś kurde z tamtych stron cię strzelał. Wiesz, ja tu biegam. Słyszę? Skąd? Tu z dołu.
No co za mały kurczaczek zwykł. On chyba o mnie nie wie, wiesz? Dobrze, dobrze, ty co tam siedzisz? Słyszę go. Cały czas na schodzie? Tak, chyba za mostkiem. Ale na brzegu? Po drugiej stronie, czy twoja strona? Chyba po naszej stronie. Po naszej stronie, dobrze. Ale się kitra gdzieś tu. No i psuje zabawę. Ty spadłeś? Mhm. Już mi się wydaje, że już kopytkowo. Bo ja się tak wystawiam. Wycofuję. On przez dziurę tu mnie próbuje. Ale mi się wydaje, że jeden był, wiesz? Nie, no ja dostałam od jednego i teraz cofnęłam się do tego drugiego. Strzela przecież. Dostał? Wiem, słyszę. Tam jest. Nie wiem. Biegnę z powrotem do ciała jego kolegi. Nie mam nic, żeby zapalić typa.
ciele jesteś? Nie, nie wiem, gdzie jest ciało. Nie masz nic do podpalenia? No nie mam. Dobra, dla zmyły. Dziękuję. Szukam dalej. Zaznaczam ciało raz jeszcze. Okej, okej. No, dziękuję, spokojnie. Ale kurwa ci czubanka, ja pierdziela. Masz go? Jest, tak. Gdzie? Stawiam się specjalnie. Nie mogę nic do palenia znaleźć. Wycofuję. Tu jest ciało. Szukam dalej. Żenujące, że ja nie mogę znaleźć ognia. Po budynkach szukaj. No szukam, George, ładnie. Zaraz padnę. Przecież to kuźwa nie skribik. Kurczę, cholera. To ty zbiegłeś? Ja. Tak? Tak, to ja spadłem.
Czy on ją ugasił? Ej, nie wiem. Słyszysz go? No nie. Ale tak, ugasił. No co za runda, kurwa. Nie odpuszczę. On pobiegł pewnie. Dobrze, to przez ten czas... Szkoda, że oddaliłeś się. Dobra, idę, bo ja zakończyłem ten, szukam Alena. Dobra, wracam do ciebie. Póki się nie spali, posiedzimy. Także, proszę państwa, historia właśnie taka noś tu się przytrafiła. Dwa zespoły się spotkały. O nagrody? Nikt tu nie jest z uchwały. Każdy walczy w imię chwały. Palą jednego wciąż, próbują swoich sił. Wyszatański. Wstydu obraz się smy. On znowu zgasił? Tak. George, dobrze, że on tu gdzieś siedzi. Tu gdzieś za tym. Jeszcze raz pokaż pozycję. Czekaj, muszę wejść. Gdzieś tu się kitra. Między tymi budynkami na dole. Na dole.
Zatruł mnie. No, uważaj, uważaj. Jakieś... Prawa albo lewa. Leży. Brawo. GG, guys. GG. Dobra, możemy iść do wyjścia. Ale runda, co? Masakra. GG. Szybciutko na północ, nie? Tam najbliżej. Dzięki, Dusty. Zdążę. My uparci, oni uparci. No. Wszyscy sobie warci. Chwa, aniołku, kocham cię, pamiętaj o tym. Całych sił, Kubusiu. Ostatni dzień jutro. Trochę przepraszam. Mua. To ładny był. Jeszcze dziubek trochę bardziej. Spokój i opanowanie. Zadziałało. Chlastu. Dubsko podgryzło. Wieloból dobagienny. Zawsze warto w chęci się zabandażować, bo jak widzicie, potwory, przeróżne stwory, mogą zaważyć na naszej historii i bycie. Powiem wam to tak skrycie. Już czuję! Już! Panie już, kapitanie! Już odpływamy! Panie kapitanie, już czuję! Udało się. Ostatni rejs stąd. Wow. George, ja myślę, że to będzie ostatni mecz, jak na dziś wystarczy. To jest dobry moment i przez klinki zostańcie, proszę. Ja was tutaj jeszcze do kogoś innego może właśnie zaproszę. Dzieci. Piękny kłon jest. Jeszcze raz tutaj. Zostańcie jeszcze chwileczkę. Sielasty, fajny kolega. Zapraszam do niego. A ja serduszko i do jutrka. Papa. Papa, przyjaciele brzoskwiniowe. Blue?